Partnerem programu jest Hotel Amadeus z Wodzisławia Śląskiego, gdzie czeka na Państwa wiele pięknych miejsc, w których każdy znajdzie dla siebie coś wyjątkowego. Tomasz Robner, program Dziękuję, nie słodzę w portalu tuwodzisław.pl. Państwa i moim gościem jest prezes i trener zarazem klubu UKS Strzał, Edyta Zając. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Pani Edyto, jest Pani też nauczycielem, a że spotykamy się w przededniu Dnia Nauczyciela, także proszę przyjąć najlepsze życzenia z tej okazji. Miło mi, dziękuję. Ale przy okazji proszę powiedzieć, czy Pani się bała o pracę może? Myślę tutaj o tych zmianach, które ostatnio zaszły w szkolnictwie. Budziły obawy, ale nie bałam się tak do końca. To znaczy tak, jeżeli chodzi o całą strukturę i jak to będzie, a sama nie, osobiście nie, ponieważ ja jestem trenerem i wiedziałam, że nawet gdyby był krach i nie miałabym pracy jako nauczyciel, zawsze funkcjonowałabym jako trener, bo zanim udało mi się znaleźć pracę w szkole, działałam kilka lat wolontaryjnie jako trener, nie pobierając pieniążków, bo to moja pasja, tak? Więc nie miałam gdzieś z tyłu głowy, że wow, i teraz będzie ciężko, nie. Rozumiem. Ja nie chciałbym, żeby nasza rozmowa się skupiła na szkolnictwie, bardziej na biatlonie. Natomiast działalność UKS-u w tym roku obchodzi 20 lat. Tak? Ona się ściśle wiąże jednak ze szkołami, wszak to uczniowski klub sportowy. I na przestrzeni tych 20 lat miała Pani okazję i trenować młodzież, kiedy były jeszcze 8-letnie podstawówki, potem były gimnazja, teraz znowu mamy powrót do samych podstawówek. Na ile, niech Pani powie, to te zmiany w układzie wpływały na jakość szkolenia i jak Pani tą zmianę, powrót do 8-letniej podstawówki teraz ocenia? Może być łatwiej nawet, tak? Bo jeżeli teraz. Tak, ponieważ dzieci zaczynają już od pierwszej klasy podstawowej u nas w Wodzisławiu. Zaczynamy ogólnorozwojówkę, wpajamy im te różne nasze biatlonowe ukradkiem sporty, tak? Czyli nie wiem, rzucamy do celu, skupiamy się, koncentracja, wkładamy tą laserówkę na łyżwo-rolkach, więc jest już ten początek. Idziemy przez te 8 lat spokojnie, ale tak sobie też to ja wypracowałam i myślę, że tak to będzie przez te 8 lat i będzie liceum. Co po liceum, to dopiero się okaże, tak? Mam pierwszego zawodnika, który jest w drugiej klasie liceum, bo to mój dorobek, typowo jako trenera. I mamy biatlonowy ośrodek, więc to szkolnictwo łączy nam się z tym ośrodkiem. Czyli nie ma urwania kariery, bo kończę szkołę podstawową, bez względu na to, czy to będzie po gimnazjum, czy to będzie po 8 klasie. Kończymy i jest możliwość pójścia do ośrodka naszego, tak, biatlonowego. Biatlon, nie wiem, czy się Pani ze mną zgodzi, ale mnie się kojarzy z dosyć niszową dyscypliną. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o zainteresowanie dzieciaków trenowaniem? Pada to sformułowanie bardzo często, ja go bardzo nie lubię. Ale które? O trenowaniu dzieciaków, czy nie, sport niszowy? Że sport niszowy. Ponieważ w Wodzisławiu jest on popularny, tak? Przynajmniej zaczyna być bardzo popularny. Ja też przebywam w takim środowisku, gdzie jest praktycznie środowisko biatlonowe. Trenerzy, rodzice już są po prostu zachłyśnięci tym biatlonem. Gdzieś rekreacyjnie uprawiają ten biatlon. Więc myślę, że nie jest tak do końca on niszowy. Ale w Wodzisławiu rozwija się bardzo dobrze. Czyli ile teraz ma Pani dzieciaków pod swoimi skrzydłami? Pod swoimi skrzydłami mam około 60 zawodników, przeszło 60. Nie ukrywam, że ciągle mam zapytania, czy mogę przyjść na zajęcia, kiedy będą dodatkowe, bo to liczę stricte tych, których prowadzę w klasach sportowych.
ale które chcą trenować, tak? I dzieci, które już mają licencję zawodnika biatlonu w Polskim Związku Biatlonu, ale jest jeszcze rzesza tych właśnie dzieciaków, które chcą spróbować, które widzą nas gdzieś na przerwach, jak przechodzimy z tymi laserówkami, przechodzimy przez nasz park i wzbudzamy wielkie zainteresowanie, więc nie ukrywam, mam sporo telefonów i od rodziców, i zapytań od dzieci. Jest bardzo duże zainteresowanie. Uściślimy, mówiąc laserówki, ma Pani na myśli broń, tak? Tak, broń, ale bezpieczną dla nauki, dla dzieci w wieku właśnie klas podstawowych. To jest naprawdę fajna sprawa, bo można tych wszystkich elementów technicznych uczyć bardzo bezpiecznie, bo ten laser nie zrobi nikomu krzywdy, a uczy koncentracji, skupienia, tego wszystkiego, co później uczymy już przy karabinach. Tak Pani myśli, bo biatlon to i narty, i broń. Co bardziej przyciąga dzieciaków? Oczywiście, że broń, bezapelacyjnie. Gdybym postawiła, a było już tak niejednokrotnie, że chodziłam po szkołach i demonstrowałam narty i broń, nie było wielkiego zachwytu, jak ktoś widział narty. Wszyscy oczywiście myśleli, że to z jazdówki te narty jak wyciągnę. Oczywiście one są takie cieniutkie, bo to do biegów. Ale jak już wyciągnęłam laserówki, to już było wielkie zdziwienie, podziw, faktycznie wielkie zainteresowanie i dzieciaki się niesamowicie do tego ogarną. A Pani osobiście woli narty czy broń? Broń. Tak, jednak broń. Swego czasu bardzo dobrze strzelałam, nieskromnie powiem, więc fascynowała mnie ta broń bardzo. Na nartach, tak jak wspomniałam, uczyłam się późno biegać, tak? Więc gdzieś tam ta ósma klasa podstawówki. Jak się wkroczyło w szeregi i stało na starcie z tymi zawodniczkami gdzieś tam z Zakopanego czy ze Szklarskiej, wtedy jeszcze było widać różnicę. Oczywiście jak się nauczyło techniki i dało rady biec, no to się zrównoważyło, więc wiedziałam, co zawalę na strzelaniu. O Jezu, przepraszam za słowo. Co zepsuje na strzelaniu, na drobie biegiem. Więc jak już się opanowało technikę, to tak samo pokochałam te narty. Teraz jest to na równi, tak? Ale kiedyś bardziej kochałam to strzelanie. Pani mówi, że kiedyś bardzo dobrze strzelała. To z jakiej odległości była w stanie Pani trafić w środek tarczy? No, z 50 metrów musimy strzelić do tarczy 4,5 cm. Oczywiście dziesiątki to były na sprawdzianach strzeleckich z moim trenerem, trenerem kadry. To wtedy wiem, że pobiłam rekord i niejednokrotnie trener, jak mnie widzi, zawsze podkreśla, że strzelałam bardzo dobrze i chwali tym. Co jakiś czas powraca dyskusja na temat tego, czy zwiększyć dostępność do broni wśród mieszkańców, czy zostać na tym, na czym jesteśmy obecnie. Pani zdaniem powinno się jakby umożliwić ludziom swobodniejszy dostęp do broni? Jak Pani uważa? Jest to taki śliski temat, ale ja mam na ten temat wyrobioną opinię. Uważam, że nie pozwoliłabym, aby tak była dostępna, bo znam przypadki i z naszej broni, kiedy ktoś po prostu śmiertelnie się postrzelił. Zdarzały się przypadki, że na treningach były wypadki, tak? I jest to broń, z której można zrobić komuś krzywdy i zdaję sobie z tego sprawę. Więc sama uważam, że nie. Ludzie w afekcie czy tam w chwili jakiejś emocji mogą różne rzeczy zrobić, tak? Dzisiejszy świat jest zwariowany i nie pozwoliłabym na takie coś, żeby każdy mógł jakoś swobodnie mieć dostęp do tych karabinków. Czyli za Pani opinią przemawia też i doświadczenie zawodnicze, tak? Tak, że wolałabym, żeby ta broń jednak, my jako trenerzy też musimy przejść i badania psychologiczne, i testy, i szereg naprawdę skomplikowanej wiedzy na temat obsługiwania się tą bronią i posługiwania się. I wiem, jak dużo pracy kosztuje mnie to, aby nauczyć dzieci bezpieczeństwa. Od tych samych laserówek, tak, że nie wolno nigdy kierować broni w kierunku ludzi, że nie wolno się bawić. Uczę ich pokory i szacunku do broni. Mnie też tego kiedyś uczono. Mój trener zawsze powtarzał, że broń raz do roku wystrzela sama, więc ja również powtarzam to zawodnikom, staram się ich przestrzec. I jako była zawodniczka też miałam taką sytuację, że sama
Już jako juniorka, tak, bawiłam się bronią, znaczy bawiłam, czekałam między strzelaniami na opinię trenera, jak wyszło moje strzelanie i nieświadoma, kręcąc sobie karabinem, trzymałam go sobie oparte o brzuch, sprawdzając komorę, bo tak mnie natchnęło i był załadowany nabój. Podaję również ten przykład swoim zawodnikom i podaję im czasem nieraz drastyczne przykłady z życia wzięte od nas z biatlonu, żeby faktycznie wiedzieli, że to jest prawdziwa broń i bezpieczeństwo u nas jest na pierwszym miejscu zawsze. To, o czym teraz Pani mówi, tak mnie skłoniło do jednego pytania. Od paru lat mamy w Wodzisławiu rodzinny park rozrywki Trzy Wzgórza, który też jest poniekąd przeznaczony pod narciarstwo biegowe i pod zawody biatlonowe. Czy w takim wypadku przygotowanie takich zawodów wymaga spełniania wymogów bezpieczeństwa? Samo to, że będzie strzelnica i strzelnica będzie dopięta na ostatni guzik, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, tak? Są odpowiednie wały, my też nie mamy karabinów jakichś głośnych, one są ciche karabinki. Żeby strzelnica była dopuszczona, musi szereg naprawdę ważnych rygorów spełnić. I same zawody, tak, też są objęte naprawdę rygorystycznymi warunkami. Nie wyobrażam sobie, żeby Polski Związek Biatlonu, czy Śląski Związek Biatlonu, czy też nawet my, jako Wodzisław Śląski, organizowalibyśmy zawody, które nie spełniałyby tych wymogów, tak. Super, a kiedy się możemy strzelnicy spodziewać? No, oby jak najszybciej. Nie ukrywam, że czekam z niesamowitą niecierpliwością. Jest to taka wisienka na torcie, tak? Brakująca. Dzisiaj się mówi truskawka na torcie. Ja bym wolała wisienkę. No jest to moje marzenie, żeby było jak najszybciej, tak? Mamy w planach koniec przyszłego roku. Jeżeli wszystko pójdzie tak, jak powinno być. Oczywiście są procedury przetargowe, które rządzą się swoimi regulaminami i prawami. Pogoda to jest druga rzecz. Mamy wsparcie z ministerstwa, mamy wsparcie z miasta finansowe również. Marzę o tym, żeby to było w przyszłym roku, sezon zimowy. Tak też mówiłem moim zawodnikom, że może w przyszłym roku, na jesieni lub w kolejnym roku, na wiosnę już będziemy mogli rozgrywać tam jakieś zawody. A gdzie ta strzelnica miałaby być? Strzelnica ma być blisko gimnazjum numer 3, ponieważ tam też mieści się nasz ośrodek biatlonowy, na obrzeżach rodzinnego parku rozrywki. W takim miejscu, które jest bardzo bezpieczne, tam jest naturalny wąwóz, to już nie jest park rozrywki, to jest za. Nigdzie to nie jest blisko bloków, więc jest to naprawdę fajny teren. Jeżeli się go bezpiecznie wykona do końca, tak jak go mamy w planach, to będzie to naprawdę wiele, wiele pożytku z tego. Czy można powiedzieć, że wystrzałowa perspektywa szykuje się przed biatlonem w Wodzisławiu? Ja myślę, że tak. Oby tak dalej, bo na razie wszystko jest na dobrej drodze. Ja mam mnóstwo pomysłów, mam wspaniałych ludzi wokół siebie, którzy mi pomagają w realizacji tych pomysłów, tak, i tych planów, więc ja myślę, że to się może rozwinąć bardzo dobrze i będziemy gdzieś tam na mapie tej Polski słynąć właśnie z tego biatlonu głośniej niż zawsze. Panie Edyto, wobec tego życzę realizacji planów. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.